Jeżeli wydaje ci się, że no dość długo się bawisz klockami, więc wiesz już wszystko o tym Lego, to mi się wydaje, że ci się wydaje, bo... Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku, nie byle jakim odcinku, odcinku, który długo się wahałem, czy nie powinien właściwie wylądować na kanale gamingowym, ponieważ mamy tu do czynienia z niczym innym, jak po prostu z grą. No właśnie, moi drodzy, ilu z was o tym wiedziało? Co prawda zestaw, no cóż, to ta gra właściwie, nazywało się to LEGO Racers Super Speedway Board Game, czyli LEGO Racers Super Wyścigi, możemy tak przetłumaczyć, to gra planszowa, jest czymś, co nawet jak na tamte czasy były nie do końca codzienne, bo chociaż wczesne lata 2000 były okresem, kiedy gry LEGO na komputer raczkowały, nawet LEGO Racers chyba było, jeżeli się nie mylę, na 90% była taka gra, no to moi drodzy, planszowa gra. Później jeszcze, długi czas później, LEGO miało jeszcze inne eksperymenty z grami planszowymi. Ja do dzisiaj nie rozumiem, czemu z tych gier zrezygnowano, gdyż było to coś naprawdę dobrego. Ale jedźmy jednak tu recenzję. Jak widzimy, to było sygnowane logo Jumbo, czyli to był jakiś crossover. Dzisiaj mamy do czynienia tylko z grami komputerowymi, jak od Traveler Stays. Nie zapominajmy, że ja mam kanał gamingowy, na którym gram w gry, więc tu nie bez powodu mówię, że to powinno być na moim kanale gamingowym, ale z kilku powodów nie jest, o czym, moi drodzy, zaraz. Jak widzimy, Hot Spill, Das Spill, Leju i The Game, moi drodzy. I niech was napis The Game nie myli. Niestety tutaj, cóż, ta gra nie była dedykowana na język polski, ba! Nawet to, co mam tutaj, właściwie posiada tylko instrukcje w chyba francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Także, moi drodzy, nawet nie ma instrukcji po angielsku i właśnie z tego powodu, że nie mam instrukcji, nie potrafiłem też instrukcji znaleźć, nie będę tutaj gry grał, więc nie wylądowała na kanale gamingowym. Gdy byłbym w nią w stanie zagrać, znalazłbym instrukcję, uwierzcie mi, wylądowałaby na kanale gamingowym, na który was serdecznie już teraz zapraszam. Od 2 do 4 lat, 5 plus lat trzeba mieć, by grać, od 2 do 4 lat, od 2 do 4 graczy. Moi drodzy, opakowanie z każdej strony właściwie takie samo, przypomina ono klasyczną, można by rzec, planszówkę. A co się znajdowało w środku, już wam, moi drodzy, prezentuję. Tak jak mówiłem, mam tutaj całe opakowanko. Jest instrukcja, troszkę zmaltretowana, moi drodzy. Jeżeli w ogóle jesteście ciekawi, oczywiście zestaw wylądował w moim sklepie przystańklocków.pl, ale no, sprzedał się bardzo szybko, bo to jest rarytas naprawdę nielichy. Jak widzicie tutaj, to, albo to jest holenderski, nie wiem, to będzie włoski, francuski, niemiecki i to chyba holenderski, albo belgijski faktycznie w oryginale. W związku z tym mamy oczywiście tu instrukcje obrazkowe, natomiast jeżeli ktoś nie zna jednego z tych czterech języków, no to faktycznie grę będzie miał ciężko, aczkolwiek przedmiot, tak jak mówię, już się sprzedał, no bo faktycznie jest to nie lada rarytas, bo ilu z was o nim słyszało. Instrukcja w ogóle tragiczna, moi drodzy, spójrzcie, tak jest, ponieważ są oczywiście klocuszki. Instrukcja tragiczna, bowiem przypominają mocno podróbki, które same z siebie, no właśnie też są takie małe. Ale to też wiecie z kolejnego mojego innego kanału. Czy jest ktoś z was w ogóle, kto tu pierwszy raz słyszy, że ja prowadzę trzy kanały? To może być faktycznie w lekkim szoku ta osoba. Więc instrukcja bardzo malutka, wręcz ciężka do odczytania. Mamy również instrukcję składania samej planszy. No właśnie, plansza, ale do tego przejdziemy zaraz. I koniec instrukcyjki, moi drodzy. I teraz tak, co wam pokazuję, co następuje. W zestawie mieliśmy tak naprawdę cztery wyścigóweczki. Cztery wyścigóweczki mocno wyglądem zbliżone do siebie, bowiem właściwie identyczne, różniące się tylko i wyłącznie kolorystyką oraz ewentualnym numerem. Także nie wiedzieć, czemu w ogóle mam 1, 2, 3, 6. O co chodzi? Nie wiem. Może ktoś tam faktycznie z Valve pracował wcześniej. Chociaż nie, wtedy by też trójki nie było. Jeżeli tam by ktoś od Half-Life'a pracował, to by też trójki nie było, a co dopiero szóstki. Nie wiem. Albo ktoś od Fallouta, bo oni też liczą. Fallout 1, 2, 3, 4, 76. Może o to chodziło. Wyścigówki więc faktycznie, tak jak pokazuję, są identyczne. Niezbyt skomplikowane, już nawet jak na tamte czasy, ponieważ to bym powiedział jest build wczesnych lat 90. Spójrzcie, takie coś zamiast zwykłych drzwi. No jest to zdecydowanie prosto, ale oczywiście nie o finezję tych konstrukcji chodzi, gdyż one są właściwie jedynie, można by rzec, pionkami na planszy. Zestaw w ogóle zachował się był w miksie, właściwie nawet nie w miksie, bo ja go odkupiłem za granicę, ale w takim wielkim miksie ciekawych zestawów. Zachował się bardzo dobrze, więc to na plus, więc osoba, która ją kupiła, a w ogóle to jest swoją drogą już złoty klient mój, bo kupuję najczęściej, myślę, że powinna być zadowolona, moi drodzy. Mam również hipki, troszkę innych klocuszków tutaj. Hipoczki, wybaczcie, przed
zostawię wam tylko jednego, bo on właściwie wystarczy, ponieważ wszystkie cztery hipoczki są identyczne. I one w jakimś mnie zestawie na pewno już się pojawiały. Logo Octan, napis Oil, zwykła buźka, aczkolwiek z brwiami. No ale już przez lata 2000 to już te minki były coraz bardziej zaawansowane, więc wtedy ta minka była już zupełnie normalna. To nie są te czasy, gdzie ja wspominam, że takich minek absolutnie nie było. Mamy też trochę luźnego kloca, ale o tym zaraz. Mamy troszkę, no właśnie, takich znaczków. To jest, moi drodzy, bardzo gruby karton. Spójrzcie, on ma 20 lat, a zachował się perfekcyjnie. Być może ktoś mało grał w tę grę, ale wiecie, też niewykluczone. Ale wiecie, wszystko się tutaj mogło tak naprawdę dziać. Mamy również drogę, jak widzicie, też zachowana w świetnym stanie. Przypomina to trochę puzzle, aczkolwiek w formie grubszej. No i wchodzi nam to świetnie, można z tego tworzyć naprawdę finezyjne plansze. I chociaż instrukcja nam pewne rzeczy sugeruje, to oczywiście nie musieliśmy się nimi sugerować, moi drodzy. Wszystkie elementy pasują do wszystkich, ponieważ wszystkie w tym samym miejscu mają wyżłobienia. To w ogóle by świetnie nadawało się nie tylko do gry planszowej, ale i w ogóle do zabawy w ulicę. Można by rzec, że są to takie bieda ulice. Znaczy, w sumie nie bieda, bo ten zestaw był całkiem drogi, niestety. Mówię ze względu na swoją unikatowość, więc był całkiem drogi, więc może faktycznie nie bieda. Mieliśmy również start oraz finish, które też nam się świetnie łączyły. Spójrzcie, tutaj w ogóle wszędzie pojawia się logo Lego, takie nadrukowane. No i jakość tego kartonu. Myślę, że oczywiście dałoby się go zgiąć, więc to nie o to chodzi, żeby ja bym go nie zgiął i tak dalej. Dałoby się go zgiąć, ale myślę, że naprawdę trzeba by tu włożyć kawał siły, by tutaj nam się faktycznie to udało w jakiś sposób zbezcześcić, zniszczyć. I jak widzimy, mogliśmy utworzyć nawet najprostsze możliwe plansze, gdyby nie to, że właśnie chyba zrobiłem ją źle, bowiem nie uwzględniłem tutaj pit stopu. Pit stopu chyba nie uwzględniłem. Był tu pit stop? Chyba był pit stop, moi drodzy. Dobra, teraz tak, na wielu z tych drogach mieliśmy na przykład coś nadrukowane. Akurat tu są wszystkie puściuteńkie, ale już mi się tu jeden przebija, spójrzcie. Mamy coś takiego, chyba tutaj do jakiejś kraksy doszło, że minus 3 pola. Mieliśmy na przykład również wylany olej, minus 3 pola i to właściwie były dwa tylko takie miejsca, bo reszta prostych i tak dalej była w miarę spoko. Jest pit stop, o którym mówiłem, go faktycznie musieliśmy gdzieś w planszę wmontować i widocznie, gdy stanęliśmy na pit stopie, mogliśmy kręcić, co no stajemy, tak? Być może, co to znaczy, to mówię, nie wiem, bo nie mam instrukcji. Ale spójrzcie, plus 5 może oznaczało na przykład 5 rund gratis, albo 5 pól do przodu. Myślę, że dokładnie o to chodzi. 3 pola do przodu, 2 pola do przodu, 5 pól do przodu mógł nam dać pit stop. Czyli opłacało się tutaj stanąć. Sama gra nie zawierała kostki, natomiast zawierała taką planszę, która no właśnie, kręciliśmy ile pól się przesuwamy do przodu. Więc to nie jest tak, że my sobie wybieraliśmy, czy chcemy stanąć na tym pit stopie. Nie, 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 absolutnie. Tutaj zupełnie losowość była losowa. I to oznaczało, ile się przesuwamy oczek do przodu, ile dokładnie pól, nie oczek, się przesuwamy do przodu. Jak widzicie, już nawet tak mała powierzchnia by spokojnie wystarczyła do gry. 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sumie 8 pól, bo można się określić, że gramy na 3 koła i, moi drodzy, kręcimy w tym momencie, wypada mi 6 i jadę raz, 2, 3, 4, 5, 6. O ile się nie nadziałem na właśnie chociażby jakiś zakręt z przeszkadzajką odejmujący, czy na pit stop, no to, moi drodzy, w ten sposób się ścigałem. Dodatkowo mieliśmy tutaj takie karteczki, które nie mam pojęcia, o co chodziło. Oczywiście, wielu rzeczy się można domyślać, bo nie oszukujmy się, gra jest dla dzieciaków raczej nieskomplikowana, więc bardzo łatwo ją rozkminić, bardzo łatwo ją rozgryźć. Natomiast co oznaczały te żetoniki, kiedy je dostawaliśmy, tutaj tego nie mam najmniejszego pojęcia. I co oznaczały te cyfry 75, 100, tutaj to nawet moją fantazją teraz na szybko nie wymyślę. No i, moi drodzy, co tu jeszcze dostawaliśmy w środku? Tak jest, były różnego rodzaju bonusy, które również, wybaczcie, nie mam pojęcia, do czego były, ale na przykład takie coś, co mogliśmy przyczepić do auta, czy o, takie, i tego było po dwa. Również trochę takich randomowych klocków, żółte w kolorystyce, w sensie tych graczy, ogników trochę też mieliśmy i to wszystko faktycznie było do zastosowania, gdyż mamy to zaprezentowane, moi drodzy, chociażby o tutaj jeszcze z tyłu wam pokażę teraz wszystko. Tutaj macie jeszcze przybliżenie na całą grę, macie tutaj przybliżenie na wszystko. Plansza naprawdę mogła być długa, skomplikowana i naprawdę uważam, że można się było przy tej grze świetnie bawić. Wielce za
żałuję, że nie znalazłem do niej żadnej instrukcji po polsku, by móc wam zaprezentować jakąś rozgrywkę, szczególnie na moim kanale gamingowym. Tym bardziej, że tak jak mówię, gra jest naprawdę, naprawdę wygląda na ciekawą grę, która nam może zapewnić wiele, wiele godzin świetnej zabawy. I takie gry, ja rozumiem, dużo bardziej na przykład Lego Mario, który w moim zdaniem w dzisiejszym świecie tak średnio swoją rolę spełnia jako gra planszowa, a tutaj na przykład coś takiego świetnie mi się sprawdziło, możemy zawsze zabrać sobie na wycieczkę, w sensie na wakacje, gdziekolwiek, rozłożyć sobie planszę jaką dowolnie chcemy i się ścigać, nawet do czterech graczy. Wystarczy, że macie jednego i już się możemy ścigać. Nawet nie potrzebujemy nikogo, możemy sami ze sobą się przecież ścigać. Taka, wiecie, bieda troszkę, ale można. Ale można, moi drodzy. A jeżeli mówię się brata kogokolwiek, to ilość godzin spędzonych w tej grze mogła być fantastyczna. Fantastyczna, niczym stare zestawy Lego, fantastyczna, niczym lata 90. wczesne 2000 w Lego. Dlatego uparcie będę powtarzał, że kiedyś było lepiej, moi drodzy. I powiedzcie mi to, że nie jak patrzycie na takie piękno, takie na przykład widzicie też tutaj. A jestem ciekaw, czy ktoś z was w ogóle miał tę grę, czy kojarzycie w ogóle tę grę, czy w ogóle pierwszy raz teraz ją na oczy widzicie. Jestem niesamowicie ciekawy, bo tak jak mówię, no nie jest to coś, co spotykane było chyba tak w sklepach po prostu, tym bardziej, że mówię, nie mamy tu polskiej instrukcji, a kupione jest to w Polsce, więc przypuszczalnie ktoś to po prostu przywiózł z zagranicy. Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. To idę teraz spakować i wysłać do klienta, ponieważ tak jak mówię, jest sprzedane, szkoda, że się tym towarem nie nacieszę, nie pogram, no ale cóż, ktoś inny na pewno to zrobi. Wpadajcie na mój sklep, bo tam pewnie jest wiele innych wartościowych rzeczy. Mam nadzieję, że mój dzień dzisiaj wam troszkę pomógł odkryć rzeczy, których jeszcze w LEGO nie wiedzieliście. Dlatego zostawcie subskrypcję wraz z dzwonem, bo jeszcze takich rzeczy się pewnie wiele u mnie pojawi. Dzięki, że byliście. Pa!